Tradycyjnie już jak co roku ulicami Grudziądza przeszła Droga Krzyżowa. W tym roku procesja rozpoczęła się w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika i świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na osiedlu Rządz. Wierni przeszli ulicami Konstytucji 3 Maja, Janusza Korczaka, Wyspiańskiego i zakończyli przemarsz w kościele parafialnym świętego Maksymiliana Kolbe na osiedlu Strzemięcin. Wziął krzyż odpowiedzialności za Polskę. Wiedział, że tylko to, co kosztuje, posiada wartość. Wiara błogosławionego Jana Pawła II niezwykle wiele go kosztowała i dlatego była niezwykle cenna. Nałożyła krzyż na jego ramiona, ale zarazem wyzwoliła. W Częstochowie w 1983 roku mówił: nie będę, moi drodzy, przeprowadzał analizy porównawczej. Powiem tylko, że to, co kosztuje, właśnie stanowi wartość. Nie można zaś być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Natomiast czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo. Oleś przebija, chwilę matki.
Dane po to, ażeby wyzwalało miłość, a
ażeby zrodziło uczynki miłości bliźniego, ażeby całą ludzką cywilizację przetwarzało w cywilizację miłości. A ja, czy potrafię patrzeć na swoje upadki i przytłaczające cierpienie? Ramiona, lutu marzu, co rzeka.
na krzyż. Za chwilę w kościele odbędzie się msza święta. Zachęcamy do pozostania na Eucharystii. Rozważanie drogi krzyżowej prowadzi nas do Eucharystii, która uobecnia misterium naszego zbawienia. Chcemy uczestniczyć w odpustach, by przyjąć komunię świętą. Zostańmy na mszy świętej.